Nie wszystkie gminy udostępniły nam informacje publiczne dotyczące przychodów z tytułu opłat za odbiór śmieci i kosztów, jakie są przez nie na ten cel wydatkowane. Nie przeszkodziło to nam jednak w dokonaniu porównania tych gmin. Najtaniej za odbiór śmieci w skali roku płaci statystyczny mieszkaniec gminy Raczki. To zaledwie 79 zł rocznie. Najdrożej płacą mieszkańcy gminy Suwałki. W skali roku to 112 zł za osobę. 110 zł od statystycznego osoby płacą mieszkańcy gminy Wiżajny. Niemal egzekwo z kwotami 108 i 105 zł od osoby ranking zamykają odpowiednio miasto Suwałki i Jeleniewo, a w przedziale od 80 do 100 zł od osoby znaleźli się mieszkańcy Bakała Rzewa 98 zł, Przerośli 92 zł i Rudki Tartak 89 zł. Z należności wypłacanych przez mieszkańców finansuje się przede wszystkim fizyczny odbiór śmieci, czyli to, za co samorządy muszą zapłacić firmom odbierającym odpady z posesji. Najniższą stawkę udało się w 2017 roku utrzymać w mieście Suwałki. Tutaj do firm przewozowych z daniny każdego mieszkańca trafiło statystycznie zaledwie 58 zł. Daleko za Suwałkami kwotę 72 zł za osobę płaci gmina Przerośl. Na kolejnych pozycjach Raczki 74 zł, gmina Suwałki 78 zł, Rudka Tartak 80, Jeleniewo 93 zł, 94 zł płaci gmina Wiżajny i Bakała Rzewo, aż 95 zł za statystycznego mieszkańca. Samorządy ponoszą też koszty administracyjne. Ile nas ta administracja kosztuje? Najmniej w gminie Jeleniewo. Tutaj na koszty administracyjne z opłaty każdego mieszkańca wydaje się, jak wynika z przesłanych danych, zaledwie 2 zł i 30 groszy na rok. Na drugim miejscu gmina Bakała Rzewo, już 14 zł od mieszkańca. 16 zł rocznie kosztują podatnika urzędnicy zajmujące się kwestią odpadów w gminie Raczki. W Przerośli obywatel płaci za ich pracę 17 zł rocznie, w gminie Suwałki i gminie Wiżajny po 18, a rekordzistą jest gmina Rudka Tartak. Tutaj tak zwane pozostałe koszty obsługi systemu gospodarki w gminie wynoszą aż 34 zł rocznie od mieszkańca. Tylko jeden samorząd wydał środki na zakup kontenerów. Niemal 60 tysięcy na ten cel przeznaczyło miasto Suwałki. Żaden z samorządów poza miejskim suwalskim nie wyszczególnił też wydatków na informacje i promocję kierowaną do mieszkańców, choć ustawa do takich działań samorządy zobowiązuje. Gminy, które zraportowały nam, jak wydają nasze pieniądze, organizowały także zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Zaledwie jedną taką zbiórkę zorganizowała gmina Rudka Tartak. Po dwie zbiórki zorganizowały gminy Raczki, Bakała Rzewo, gmina Suwałki i Przerw. Rekordzistą jest miasto Suwałki. Z domów jednorodzinnych odpady wielkogabarytowe odbierane są 4 razy w roku, a w przypadku blokowisk co tydzień. Ani jednej zbiórki nie zorganizowała gmina Wiżajny. Tutaj mieszkańcy sami muszą zatroszczyć się o wywiezienie np. opon, starych mebli czy tym podobnych śmieci. Z niewiadomych przyczyn informacje o pozyskanych i wydatkowanych środkach publicznych do chwili zamknięcia wydania nie otrzymaliśmy z gmin Filipów i Szypliszki, choć czekaliśmy na nie 15 dni.